Antyszczepionkowcy z Europy zakładają swoje wioski w Paragwaju. Niemieccy i austriaccy antyszczepionkowcy uciekają do Paragwaju, gdzie zakładają własne wioski. Kilka tysięcy przeciwnych szczepieniom przeciw COVID-19 Europejczyków przeprowadziło się do Paragwaju. Według lokalnych mediów wśród przybyłych dominują obywatele państw niemieckojęzycznych. Jak odnotował wydawany w Asuncion, stolicy Paragwaju, dziennik Hoy, a także portal Ultima Hora, przeciwnicy szczepionek rozpoczęli już tworzenie wsi w kilku miejscach tego kraju. W gronie przybyszów przeważają obywatele Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Według paragwajskich mediów największą wsią zamieszkaną przez antyszczepionkowców jest Paraíso Verde. W czasie pandemii napłynęło do niej około 3000 Europejczyków. Z dostępnych w internecie filmów publikowanych przez przybyszów wynika, że w Paraíso Verde osadnicy żyją głównie z uprawy roli i hodowli bydła. Niektórzy wynajmują też kwatery turystom. Antyszczepionkowcy budują domy i dają zatrudnienie lokalsom. Paragwajscy komentatorzy wskazują, że dzięki niespodziewanemu napływowi europejskich antyszczepionkowców prace przy budowie ich domów oraz pomocy w miejscowych gospodarstwach rolnych zyskało ponad 500 członków lokalnej populacji. Portal Ultima Hora wskazuje, że przybywający do Paragwaju z całymi rodzinami Europejczycy kierują się głównie do departamentu Caazapá, w południowej części kraju, jednego z najbiedniejszych. Poza niechęcią do szczepionek przeciwko COVID-19 i restrykcjom przeciwepidemicznym nowi osadnicy mają też awersję do socjalizmu i technologii 5G, a także wychowują swoje dzieci, ograniczając im do minimum kontakt z multimediami.